Walki będą toczyły się w formule 3-3. Każda drużyna może posiadać rezerwowy, więc między starciami ci zawodnicy będą się podmieniać. Toczymy się, ta walka będzie toczona do dwóch zwyciężonych rund, więc jeżeli po pierwszych dwóch rundach dojdzie do remisu, rozegrana będzie jeszcze runda trzecia, która to wyłoni zwycięzcę. W zasadzie wszystkie chwyty tutaj są dozwolone, nie wolno uderzać w okolice krocza, nie wolno uderzać w kark, nie wolno uderzać w stopy, mimo tego, że zawodnicy mają te stopy opancerzone, ale ze względu bezpieczeństwa nie wolno w nie uderzać. Zawodnicy również nie mogą chwytać się szlanek i pomagać sobie w wykonywaniu rzutów zapaśniczych. Wszystkie rzuty powinny być wykonane na czysto, bez pomocy szlanki. Walka zostaje przerwana w momencie, kiedy wszyscy zawodnicy którejś drużyny będą leżeli na ziemi, bądź też któraś drużyna uzyska przewagę 3-1. W momencie, kiedy jest 3-2 bądź 2-1, walka nadal jeszcze jest kontynuowana, dopóki ten ostatni zawodnik nie zostanie położony na ziemi. Widzę, że jesteśmy już gotowi. Po mojej prawej stronie drużyna Legendy Północy, po mojej lewej stronie Wojewódzka Dzika Kompania. Legendary! Pierwsza runda, walka! Jechać, Dzinkowie, jechać! I pierwszy punkt na koncie Warmińskiej Dzika Kompanii w drugim punkcie wygrywa Warmińska Dzika Kompania! Wielkie brawa, proszę Państwa! To była pierwsza runda! Jak Państwo widzieli, wszyscy zawodnicy Warmińskiej Dzikiej Kompanii utrzymali się na nogach. Natomiast legendy został tylko jeden, więc starcie zostało przerwane i wygrywa je Warmińska Dzika Kompania. A my przygotowujemy się do rundy numer 2. Na siebie, na siebie!
Chodź mi średnie! Najlepiej to jest proszek! Zamiast puszki masz! Trzymaj, trzymaj się! Stop! Również to starcie wygrywa Warmińska Dzika Kampania! Po trzech rundach stan rywalizacji 2-0 dla Warmińskiej Dzikiej Kampanii. A my szlaki zapraszamy Wylewi oraz MFC Szlesko. Zawodnicy są już gotowi, wszystkie niuanse odnośnie zasad są wyjaśnione i przechodzimy do rundy pierwszej. Po mojej prawej stronie Lwy Lublin, po lewej MFC Szlesko. To starcie 3-1 wygrywają w Lublin. W obu drużynach dochodzi do zmian. Tym razem w stronie MFC Śleska wchodzi zawodnik z halabardą. Zobaczymy, czy zawodnicy z WF Lublin dadzą mu miejsce, żeby operował tą bronią. Runda druga. Mamy kolejny rewiz. Ja na razie mamy 1-0 na WF Lublin i zobaczymy, co będzie dalej. Runda trzecia. Stop.
W momencie, kiedy zawodnik lub jeszcze stał na nogach, to w każdym bądź razie rywalizację dwoma wygranymi wygrywają Rumuni! I jesteśmy już gotowi do starcia. Po mojej prawej stronie legenda północy, po mojej lewej stronie Rejlownik. Runda pierwsza. Piękny rzut w wykonaniu zawodnika Lwów Lublin z numerem 3 i mamy zwycięstwo. Pierwsza runda ląduje na koncie Lwów Lublin. Paki powtórka. Dobra. Zawodnicy gotowi. I rozpoczynamy rundę drugą. I piękna akcja kończąca. Zawodnik z Lwów Lublin z numerem 7. Wielkie brawa. I to on wygrywa na swojej drużyny to starcie. A zarazem całą rywalizację dwa najlepsze wygrywają w Lublin. A szlanki zapraszam drużyny NFC Śledzko oraz KS Rycerz. I w następnej walce zmierzy się legenda północy z NFC Śledzko, więc zawodnicy ze Śledzka będą musieli stoczyć dwie walki pod rząd. Ruszamy stron, więc rozpoczynamy. Po mojej prawej stronie KS Rycerz, po lewej NFC Śledzko, runda pierwsza. Dawaj,
zanim Bolek usłyszał, że walka się skończyła, to jeszcze zdążył rzucić swoim przeciwnikiem. Ale ten rzut nie zostaje zaliczony. 3-1 wygrywa to starcie KS Rycerz. I już po zmianach, druga. Po raz kolejny wygrywa KS Rycerz. I po raz kolejny, proszę Państwa, mam taką sytuację, że drużyna MFC Śleską będzie toczyć dwie walki z rzędu, w związku z czym dajemy im chwileczkę na złapanie oddechu. Śleską już odpoczęło, są gotowi. Legenda również. Runda pierwsza! Dawać tych pepicku! Ej, kultura, tak? Dawać tych cechów! Walka! Kultura czy cechów? Cię wygrywa Legenda Północy. Brakuje nam jeszcze jednego zawodnika ze Śleska. Runda druga. Szybciutko rozwiązali sprawę zawodnicy z Legendy Północy, to oni wygrywają 2-0 do starcia. A teraz starcie KS Rycerz kontra Warmińska, Cika Kompania. Ja,
Zikulce spadli już w szlakach. Ale wszyscy się zabroni KSR-u, jesteście ziomeczki, jesteśmy ziomeczku i rozpoczynamy. Runda pierwsza! Ale już udało się. I za chwilę przejdziemy do rundy drugiej. Przypominam, że pierwsze starcie wygrali zawodnicy z Warmińskiej Dzikiej Kompanii i to oni prowadzą 1-0. Runda druga, po mojej prawej KSR, po lewej Warmińska Dzika Kompania. Dziękuję.
Sędzia wydał komendę stąd właśnie w momencie, gdy zawodnik znów stał jeszcze, znaczy z warmińskiej dzikiej kompanii stał jeszcze na nogach. Został położony już po komendzie stąd, więc go poprosimy. Walka toczy się z Dobrze, tu bawiło!
Karpacie wygrywają po raz kolejny 2-0. KS Rycerz. Gotowy jesteś obrony? Ubiera się. A my tymczasem zapraszamy Szlaki, MC Szlesko kontra Wormińska Cika kontra nie. Moje drużyny już są trochę zmęczone, proszę Państwa, to dajmy im trochę siłę klaskami. Po mojej prawej MC Szlesko, po mojej lewej Wormińska Cika kampania. Kurwa. Nie przeklinaj! Weźcie war, sędziowie! Weźcie war! Jason! 2-1! Jason! 2-1! Czyli starcie zostaje wznowione 2-1, ponieważ zawodnik, drugi zawodnik, który nie mógł wstać, ponieważ będę kolanem ziemi. Więc mamy sytuację dwóch zawodników z Warmińskiej Dzikiej Kompanii kontra pojedynczy zawodnik MFC Szlesko. Śwista Kupiko! Patrzcie cię, Zaryń! Zabij w dół, dobra! I niestety nie udało się wojownikowi ze Szleska wytrzymać natarcia obu zawodników z Warmińskiej Dzikiej Kompanii. To ona wygrywa to starcie. Gotowi? I zawodnicy gotowi, rozpoczynamy kolejną rundę. Szybciutko, Stój! 2-1, dalej! Połóż się! Zawodnik ze Szleska nie miał jak pójść po broń, a bez broni nie mógł podejmować akcji ofensywnych, więc zdecydował się, że jednak odda tę walkę zawodnikom z Warmińskiej Dzikiej Kompanii, to oni wygrywają. Zamek legendo. Gotowi? Tak, jesteście ziomeczki? Runda pierwsza, walka! Pomóż!
3-0, wygrywa KS Rycerz. Adam, chodź. Gotowi? Druga runda. A, serio, KSR po mojej prawej stronie. Legenda północy po lewej. Tempo, Szybkowie, tempo! Przypomnę, że do następnego starcia i ostatniego zarazem przybyło się wyrobino nas dwa miejsca na kompania. Miłoszka! No dalej! Walka! Dobra. Dalej! Tak. Kolat, tu kratki. Już ma został. Kolat, za łokieć. Panowie, aktywniej, aktywniej. Bo rozdziela to towarzystwo. Panowie, pracujcie też bronią, tarczami! Dobrze! Dobrze! Uwolnijcie! Próbuj się to zabrać! Gizmo, wyprostuj się! Na plecach już kolotę jeszcze! A bo wyprostuj się nogi mojemu! Ciągnijcie go! Proszę Państwa, ostatnie starcie dzisiejszego turnieju. Lwy Lemlin kontra Warmińska Dzika Kompania. Dajcie z siebie 100% co zrobić. Thank you.
Proszę Państwa, można uznać, że to starcie zadecyduje o tym, która z tych drużyn zajmie drugie oraz trzecie miejsce. Bo okazuje się, że KSR wygrał wszystkie swoje starcia, więc lądują oni na pierwszym miejscu. A ta walka jest walką o drugie i trzecie miejsce. Czy Wy Lublin, czy Warmińska Dzika Kompania? Wy Lublin! Nie ma żadnego. O, niech stoi! Warmińska Dzika Kompania! Rozstrzygnie się to już za chwilę. Przed nami runda pierwsza! Dawaj Dzika! Dopij, dopij! Dobra, dawaj, dobrze! Pomóż mu! Dobrze! Skarbę, Dziko! Trzymaj go, ile będzie leżą. Najdłużej jak możesz. Trzymaj go i męcz. Proszę bardziej nogi. Rudy, jaki zły! Trzewik, stój, nie leżę. Odsyj się i stój. Papa jest. Papa. Jestem i obaj zawodnicy padają na ziemię, więc mamy dalej sytuację. Trzewik, nie da się, zmęcz go. Karwet na trupa! Nogi! Dobrze, zmęcz go. Zmęcz go na trupa. Panowie! Odpocznij, odpocznij! Nie trzymaj ściany! Odpocznij, odpocznij! Dwóch na jednego. Dwóch zawodników z klubu Lwy Lublin. Jeden z warmińskiej Dzikiej Kompanii. Weź wróg. Dobra, dam! O, mężczyk, jeszcze z mężczą na tobie. Kończcie! Nie bardzo. Do rogu. Wykorzystaj każdą okazję, żeby do rogu wejść. Dobrze. Prawda. Do rogu nie stój. Dobra i stój. Dobrze. Do góry. Do góry podnij się. Rozumiem głowę. Podnieś się. Podnieś się do góry. Dobrze, prostuj się. Chłopie, prostuj się. Dobrze, leci. Dawaj. Nie ma siły w ogóle. Nie ma siły, bo jest słaby. Kończ to. Dobrze jest. Jeszcze znaczy. Trzymaj się. Kończcie. Dawaj. Wygrywa drużyna Lwy Lublin, ale wielkie brawa dla zawodnika z warmińskiej Dzikiej Kompanii. Harwest, wielkie brawa! Świstak, opocałeś? Opocałeś? Ty mnie nakurwiają. Kuszanik jest znoszony, okej? Harwest, bardzo dobrze! Przewik, znoszony jesteś, tak? Czy wyjdziesz? Mogę wyjść, ale mi to nie zapłynie. Dobra, nie wiadomo jeszcze, poczekaj chwilę, tak? Tak samo pamiętacie, co wam powiedziałem. Jeszcze?
No. Kilka pani. Dobra. No i chyba jesteśmy gotowi. Kuteka! Kuteka! Jedna droga. Kuteka! 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 Szlaki się rozpadły. Musicie dokończyć to w innym narożniku, bo ten się już nie nadaje. Odpoczywaj! Dobra! Gotowi? Związuj go! Dalej! Przebiegam go! Technika, bary! Chłopaki! Kontynuujemy tą walkę 2:1. No i tak, warmińska dzika kampania wygrywa! Więc mamy starcie numer 3! Buteka! 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 Brawo! Przebieg, schodzi już! Cofuj! Trzymaj się mocno. Oddychasz? Oni nie mają. Gotowi? Ostatnie starcie. Lublin kontra warmińska dzika kampania. I co, 1-0? Nie, to czemu było stąd? Kuba, walczy! Było po komendzie stop. Przed komendą stop. Ja wrzuciłem stopa, żeby zmienić narożnik. Dobra. To do innego narożnika. Już, ale trójka. Trójka. Ale 2-1. Ale był stop, jak już teraz regulowy. Nie. Nie. Do komendy stop stał. Dobrze, Kuba jest. Dasz radę. Buteko! Dalej! Buteko! Buteko! Jest! Dotknij go! Dotknij go! I czy to jest koniec już? Jest. Tak, proszę Państwa! Uteka! Ale fajnie zrobił! Wielkie brawa!
drugie miejsce na tym turnieju ratuje dla warmińskiej dzikiej kompanii. A trzecie miejsce zajmuje Wopi. Dziękujemy za Wopi. Dziękujemy za Potas.